Witam wszystkich na kanale. W związku tym z tym, że obecnie przebywam w Polsce na urlopie w Mazowieckim, wybrałem się na grzyby, bo każdy mówi, że w Polsce nie ma grzybów, nie ma grzybów. Wybrałem się na grzyby koło tam jest taki duży las. I pierwsze co, a przede wszystkim chciałem podziękować za subskrypcję, za lajkowanie filmu. Wierzę w to, że z biegiem czasu te filmy będą lepsze, bardziej atrakcyjne i będę miał coraz mniej tremy. Wracając do grzybów, każdy pisze do mnie, że nie ma grzybów w Polsce, nie ma grzybów w Polsce. I pierwsze co mi się okazało, stoi kozaczek, moi drodzy. Piękny kozaczek, duży. Myślę, że już wyjedzony jest przez ślimaki, ale obetniemy go i zobaczymy, jak jest w środku. No. Troszkę jest wyjedzony przez ślimaki, ale moim zdaniem to nic nie szkodzi, bo może w środku być ładniejszy. Proszę, zobaczcie. Zdrowy. No i ładny. Położę to tutaj z powrotem, to co obciąłem, i zakryję. To jednego pierwszego grzybka w Polsce mam. Przejdę się dalej. Mówię, zbieram grzybki koło elektrowni Kozińce. Przy drodze, tutaj jest droga zaraz, tam jest duży las. Jutro może się wybiorę do łódzkiego województwa. Na pewno będę chciał zobaczyć, jak to jest z tymi grzybami. Rzeczywiście ich nie ma. Na razie mam jednego. I przede wszystkim na pewno ślicznie chciałem podziękować osobom, którzy mi zaufali, zasubskrybowali mój kanał, polajkowali. Oczywiście las jest mieszany, jest brzoza, świerk, czyli liściasto iglasty las. Nic, może włączę się, moi drodzy, jak przy następnym grzybku. Na razie mam jednego grzybka, ale teraz nie o tym. W Polsce lasy też są piękne. Proszę spojrzeć. Piękne. I tu jaki duży. Piękny jest. Wracając do mojego zbierania w Polsce, w Mazowieckim, że ja mam grzybów pod dostatkiem, to grzyby, które teraz uzbieram, po prostu oddam jakiejś pani starszej pani na targowisku, bo mi nie są potrzebne. Też widzę lasy, mówię, drzewa poprzewracane. Nie wiem dlaczego. Czy były wichury ostatnio? Na razie nic nie widzę. Więc może włączę się przy następnym grzybku, jak znajdę. A jak nie, to zrobię może film z Mazowieckiego, tam coś stoi.
z Mazowieckiego Razem i Łódzkiego, coś takiego. Też piękny, nie będę go zrywał. Już cały podmokły jest. Zostawię go, niech se dokończy żywot w tym miejscu. Jakieś choineczki małe. Może coś tutaj. Ale coś mi chodzi po głowie. O Jezu. Nic. Włączę się, moi drodzy, jak tu znajdę. Miejmy nadzieję, że dla kogoś tam, komu oddam ten koszyk, znajdę cały koszyk grzybów. Żeby kogoś uszczęśliwić. Nic, widzimy się przy następnej sztuce. Moi drodzy, mamy kolejnego grzybka. Powiem, to będą mieszane. Nic. Włączę się, jak coś znajdę. Mamy następnego, moi drodzy. Od razu odbierzemy go na miejscu. Przetniemy, jaki stan. Ładny. Trochę wyjedzony przez ślimaka, ale to takie coś to. Patrzę dalej. Lasy też mamy piękne w Polsce. Niesamowite są te lasy. Coś tam, moi drodzy, znajduję. Może nie tyle, ile w Norwegii, ale trochę podmokły jest, ale widać, że... Ała, coś mi gryzie. Ale widać, że może nie jest za ładny z wierzchu, ale jest do wzięcia. Tutaj mi się pojawiły jeszcze dwa kozaczki. Spójrzcie. Ładne dwa kozaczki. Zakryję. Przetniemy, tak. Wiadomo, nie mam jak czyścić, ale widać, że jest zdrowisienki, moi drodzy. Trochę może przez ślimaki wyżarte, ale do wzięcia grzyb, bo nie wierzę w to, że wszyscy są tak perfekcyjni i zbierają grzyby tylko i wyłącznie czyściusienkie. Tutaj mi się ukazały jeszcze dwa. Spójrzcie. Ale tutaj już widać, noga jest podmokła. Zobaczymy tego. Nie, też. Nie będę go brał. Też już są podmokłe. Bo później by mi było wstyd dać takie grzyby jakiejś osobie. Nic. Ja szukam dalej. Chyba, że chcecie się przejść ze mną. Tutaj troszeczkę. Może coś się pojawi. Tutaj więcej brzozy jest. To może i będzie ładnie. Z grzybami. Na razie nic nie widzę.
Może nie będę was zanudzał, tylko wyłączę się jak coś znajdę. Moi drodzy, zdążyłem się wyłączyć i stoi kozaczek, tylko chyba jest podmokły. O, strasznie. No nic, szukam dalej. Moi drodzy, mamy pierwszego borowiczka. Nie, borowiczka mówię. Oj, łepek odleciał. Przetniemy nóżkę i sprawdzimy, czy jest zdrowy. Zdrowy jest, tylko tutaj coś jest, ale to wystarczy chyba tylko odkroić. I proszę bardzo. I zdrowisieńki. I znowu im upadł. Nic. Co znajdę, to się, moi drodzy, włączy. Mamy tutaj kozaczka. Tu już podmokły. Widzicie? Mamy następnego kozaczka, moi drodzy. Świeci się ładnie. Odetniemy go. Odetniemy więcej nóżki. Zdrowisienki. Nie wiadomo jak w środku, ale jest następny. Wyłączyłem się niepotrzebnie, a tu ukazał mi się następny. Nie za duży, malutki, skromny. Obetniemy troszkę nóżki. I nóżka zdrowisienka. Patrzymy dalej. Jak widzicie, tutaj mamy następnego. Od razu tutaj go przetnę. Zobaczymy, jak tam w środku. Trochę tutaj suchy jest. Tak to w środku ładny. Więc szukam następnego, moi drodzy. Mamy tutaj następnego. Troszkę wyżarty przez ślimaki. A tak jak mówię, ślimak to tam nic nie szkodzi. Zobaczymy nóżkę. Trochę mokra jest, ale grzybek jak najbardziej nadaje się do wzięcia. Zakryję jeszcze grzybnie i szukamy, moi drodzy, dalej. Będę, moi drodzy, nagrywał wam wszystkie grzybki, jakie uzbierałem. I tu ukazał nam się piękny borowiczek. Od razu go tutaj wyczyścimy, przetniemy, czy jest brudny. Trochę na zewnątrz, ale tu nie mam jak go trzymać. O, mrówka mi chodzi. Piękny borowiczek. Tego wsadzę tutaj, zakryję grzybnie i, moi drodzy, widzimy się przy następnym. Mamy tutaj, moi drodzy, kozaczka malusienki, jakby dopiero urósł. Przekroimy. Sześciusienki. Wchodzimy do koszyka i widzimy się dalej. Tak jak mówię, tyle ile nazbieram grzybów, po prostu oddam
komuś tam, to jest na targowisku, jakiejś starszej osobie, bo ja to już, można powiedzieć, nie potrzebuję tyle grzybów, a tym bardziej w Polsce, bo za 2 tygodnie wyjeżdżam z powrotem i będę dalej chodził w Norwegii po lasach i szukał grzybów. Nic, widzimy się przy następnym. Moi drodzy, mam następne kozaczki. To jest jeden. Zaraz wam pokażę następnego. Tutaj jest blasku. Ładny. Obiorę i zobaczymy. Zdrowiusieńki. Zobaczymy tego. Też zdrowie. Przynajmniej po nodze się wydaje, że jest zdrowy po nodze. Jeden drobi. Nic, patrzę, szukam następnego i się włączę, jakby co. Spójrzcie, moi drodzy, na tą rodzinkę. Tu. A! Coś mnie ugryzło, nie wiem co. Wezmę nożyk. Przytniemy. O, tutaj powiedzmy. Piękne. Nic. Szukam następnych. Czy widzicie grzyba? Bo tak mi się schował, że spójrzcie. Ładnie. A jak w środku? Proszę, to jest tylko takie coś. Nic, widzimy się przy następnym. Tam te 3 zbierałem, a tu mamy, a ten to wyżarty jest. Tego zostawię, tego w ogóle nie ruszam, ale spójrzcie na tego malutkiego. Piękny kozaczek. Piękny. Do koszyka i patrzę za następnym. Mamy, moi drodzy, następnego ładnego. A nie, pomyłka. Zmylił mnie z kozakiem. Następny kozaczek. Odetniemy. Rowiesienki w nosce. Chodzi już może w godzinę czasu. No, gdzieś koło godzinki. No i ponad pół koszyka jest. Jeszcze z godzinkę i zobaczymy, ile uzbieram. Mamy tutaj, moi drodzy, następnego. Tylko ten to jakiś. Idziemy w las. Mam jeszcze jednego, ale już podmokły. Tutaj mamy. Oba, 2 nawet.
O nie, ten co nie wyjedzony jest. Nic, moi drodzy, będę kończył. Może ilość nie jest imponująca, ale fajnie się spędziło czas na świeżym powietrzu. Tutaj się rozglądam, czy nic nie ma, bo jestem już blisko samochodu, ale nic nie widzę. Może ilość nie jest imponująca, ale czasu też nie straciłem. Tak jak mówię, grzybki lecą do jakiejś tam pani, którą spotkam na targowisku starszej. A oto, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, za zaufanie. Na pewno filmy będą lepsze. O, proszę bardzo. O, wyjedzony strasznie. Na pewno filmy będą lepsze. Będę się bardziej starał. Na dziś to kończę zbierać. Grzybki lecą do pani, jaką spotkam na targowisku, bo ja nie potrzebuję. A tutaj są jeden, pójście drugi. Tego też wezmę, ale boję się, że mi się film, bateria skończy. Podsumowanie. Tyle nazbierałem w ciągu 1,5 godziny. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne moje filmy. Jutro prawdopodobnie jadę dookoła Łodzi. Tam będę zbierał, bo tam mam znajomego. I razem sobie wyskoczymy może. Nic, ale jak na teraz to tak jak mówię, dziękuję za subskrypcję, za oglądanie, za lajki, za komentarze, za wspieranie mnie na kanale, za miłe słowa. Podsumowanie dzisiejszego znaleziska. Może nie wyglądają za pięknie, ale są zdrowe. Ale są zdrowusieńkie. Nic, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.